Witam serdecznie. Dzisiaj spojrzymy sobie na rozbiórkę kultowego Belga. Jest 15 listopad 2023. Na naszych oczach kończy się pewna epoka, kawał historii związanej z tym miejscem. Pamiętam jeszcze to miejsce za dziecka. Tak to teraz wszystko wygląda. Jeśli się uda, to za miesiąc tutaj wrócimy i zobaczymy, czy coś jeszcze z tego zostanie. Rzućmy sobie okiem za barierę. Z tego, co się orientuję, mają tutaj powstać znowu jakieś kolejne biurowce i chyba jakiś supermarket. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pogoda dzisiaj nie dopisuje. Jest brzydko, ale na szczęście aktualnie nie pada. A tutaj taka przy okazji archiwizacja cen. Na terenie budowy obowiązuje głębokie wykopy, bla 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 bla. Spójrzmy z drugiej strony, co tam się dzieje. Ta część budynku, jak możemy zauważyć, na razie stoi spokojnie, nic się tutaj nie dzieje, na razie nic jej tutaj nie grozi. Widzimy pełno sprzętu. Przejdziemy się jeszcze z drugiej strony i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Po prawej stronie widzimy Bipromet. Swoją drogą też ciekawy budynek. No, tutaj mamy tablicę informacyjną. Budowa, rozbiórka 11 obiektów budowlanych. Adres: Katowice, ulica Graniczna. Numer pozwolenia: nadzór budowlany, inwestor, wykonawca, kierunek budowy, kierunek robót. Tak, 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 projektant, bla, 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 bla. Ogłoszenie: rozpoczęcie robót 27 październik, zakończenie robót 31 marzec 2024. Liczba pracowników na budowie 15 osób. Także w takim układzie spokojnie sobie tutaj co miesiąc będziemy przychodzić i spoglądać na to, co się tutaj wyprawia. A tutaj już grubo się robi. Widzimy szkielet. Także wrócimy tutaj, myślę, oczywiście gdzieś tak w połowie grudnia. Damy im troszkę czasu. Tam w tle widzimy pracowników.
chyba jakieś toalety się jeszcze zachowały. Nie wiem, mogę się mylić. Chociaż nie, kuchnia chyba jakaś. Jak skutecznie myć ręce. Spojrzymy sobie jeszcze na to wszystko z kolejnej strony, czyli zrobimy sobie taki kwadracik i no, obejdziemy po prostu dzięki temu cały ten obiekt. No i tak to się prezentuje od tylnej strony. Również tutaj widzimy już szkielet. Długo im to nie powinno zająć. Myślę, że szybko sobie z tym wszystkim poradzą. No i w zasadzie na dzisiaj to by było tyle z mojej strony. Także tak jak wcześniej wspominałem, powrócimy tutaj tak w połowie grudnia, myślę. Ja będę się z Wami żegnał, dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, cześć.